Because I could not stop for death, he kindly stopped for me. Johna, jesteś? Przygniotła mi nogę. Sprowadzę pomoc. Nie. Depczę trójcy po piętach. Nie chcę zwracać na siebie uwagi. Już tam idę. To mi długo nie zajmie. Thank you.
Lara! Rary, popatrz na to miejsce. Warto było prowadzić badania. Znamy zamiary trójcy. Tak, naprawdę nie chcieli, żebyśmy tu weszli. Dobrze, że były notatki ojca. Widziałem, jak zawalił się na ciebie tunel. Mam rzucić okiem na rany? Nie, nic mi nie jest. Co to jest? To konstelacje. Ta inskrypcja to jakaś zagadka. Różowa ryba. Różowa ryba? I góra ze srebrną koroną. Jest tu jakaś data. Ale coś tutaj nie gra. Wygląda, że to się uszkodził, może celowo. Trójca dokonała sabotażu? Przeważnie wszystko niszczą. Nie, te uszkodzenia są starsze. Ale kto miałby przy tym grzebać? Lara! Musimy się stąd wydostać! Lara! Nie, muszę to mieć. No dawaj! Ruchy! Szybciej! Dawaj! Gdybyś mnie nie wyciągnął, wciąż bym robiła zdjęcia. Wciąż byś tam była, ale nic byś nie robiła. Pęczona. Hej, chcesz się odświeżyć? Przegrupujemy się w kawiarni. Doktor Dominguez ma tam być w nocy. Brzmi nieźle. Spróbuję to rozwiązać. Sprawdzę, czy ta data ma jakiś związek. Dobra. Różowa ryba, góry ze srebrną koroną. Sprawdzę to. Podobno mają w tym barze naprawdę dobre żarcie. Znam kucharza. Nie jestem specjalnie głodna. Co? Po czymś takim? Ubieram z głodu. Mógłbym zjeść wieloryba. Tam jest. Mamy coś nowego o Dominguezie? Niewiele. Nadzoruje tu wykopaliska trójcy. Ojciec wspominał go w swoim dzienniku. I to nie raz. Jest ekspertem od ruin przedkolonialnych. Mówią, że to równy gość. Pomaga miasteczku. Jak tam noga? Johna, popatrz. To zagadka. To opis drogi. By znaleźć miasto, idź wybrzeżem na południe, póki nie trafisz na różową rybę. Znalazłem coś, co pasuje. To różowe delfiny. Żyją tylko w Amazonce. Dalej idzie to tak. Następnie idź za sercem węża aż do góry ze srebrną koroną. A popatrz na to. To jest konstelacja Hydry, czyli węża. Ta gwiazda jest jej sercem. Wyznacza południowy wschód. Czyli co, południowy wschód od Amazonki? Brazylia? Peru. Peru? No dobra. To ta data z ruin, widzisz? Tu widać uszkodzenia. Ta liczba wygląda jak majańska trzynastka. Ale jeśli to naprawdę jest ósemka, uwzględniając precesję, to... Co? Precesję. Ziemia jest nachylona, więc wraz z upływem czasu gwiazdy pojawiają się na horyzoncie w zupełnie innym miejscu. Rozumiem. W majańskim kalendarzu to 2000 lat różnicy. Wtedy serce węża wskazywało dokładnie na wschód. Więc to dlatego jest w Peru, a nie w Brazylii. Trójca poszukuje w złym miejscu. Dokładnie. Musimy poszukać góry ze srebrną koroną w Peru. Jest tego więcej, coś o jakimś kluczu. Czego poszukuje trójca w ukrytym mieście? Doktorze, znaleźliśmy ją. Tak? Gdzie jest? Też to słyszałaś. Sprawdźmy, gdzie pójdzie. Czekaj, chwila. Będziemy rzucać się w oczy. Spróbujmy się wtopić. Posłuchaj, pilnuj, żeby mnie nikt nie śledził.
Mogę pokonać tę ścianę inaczej. Zajmę się tymi kolesiami. Czołem, panowie, jak leci? Dobrze. Nie wolno ci iść dalej. Podobno trwa jakaś szalona fiesta z laskami, które mają na twarzach wymalowane czachy. Wiecie coś o tym? To nie dla turystów. Maria mnie zaprosiła. Znacie ją? To moja kuzynka. Moja abuela się tu urodziła, panie świecie mi duszą. Chciałem złożyć jej ofiarę, czy co tam się u was robi z tymi kocami. Dobra, wiecie co? Chyba jesteście zajęci. Nie będę wam dłużej przeszkadzał. Róbcie swoje. Dziękuję za służbę i bezpieczeństwo. Nara! W tych ruinach musi być tego więcej. Piramida Majów. Wewnątrz jakiejś jaskini. Nie skrzywdzę cię. Pracujesz dla Trójcy. Co odnaleźli? Od wielu lat szukali tego wejścia do świątyni. Dzisiaj znaleźli. Muszę ostrzec siostrę. Jest już w drodze. Znam tę sylwetkę. To Ishel, bogini pełni księżyca. O, a to Shakshel, księżyc w Nowiu. Jest tu jakiś napis. Shakshel, klucz znajduje się poza zasięgiem jej wzroku. Klucz? To tutaj. Wejście musi być tam na dole. Johna? Tak, jestem. Johna, tu jest jakieś malowidło. Widać na nim skrzynię. Napis mówi: srebrna skrzynia Ishel. To ono musi być w ukrytym mieście. To jest majański mit. Wynika z niego, że skrzynia przywoła boga Kukulkana. Bóg stworzenia. To właśnie o to chodzi, Trójcy. Jest tego więcej. To wygląda jak seria kataklizmów. Tsunami, burza, trzęsienie ziemi. Erupcja wulkanu. Ładny mi Bóg stworzenia. Zgodnie z wierzeniami Majów, Kukulkan jest bogiem stworzenia i zniszczenia. To wygląda jak gwiazdozbiór Hydry. Tyle tylko, że gwiazdy ułożone są jakoś inaczej. Znalazłam sztylet. Jest na nim jakaś inskrypcja. Klucz do serca Ishel otwiera oczyszczenie. To nie może trafić w ręce Trójcy. Trzeba to przemyśleć. Cholera. Lara, w twoją stronę idą strażnicy Trójcy. Stój! Nie rób jej krzywdy. Lara Croft.
nasze spotkanie miało być inne. Ciekawiła mnie twoja praca. Bo Trójca zawsze jest ciekawa. Klucz, Jackson. To dlatego poświęciłem całe życie. Gdzie jest skrzynia Isichel? Powiedz mi. W bezpiecznym miejscu. Nie masz jej? Nigdy nie myślałem, że mogłabyś go wziąć. Ten klucz ze skrzynią pozwolą stworzyć świat na nowo, bez słabości i zła. I z pewnością bez tego... A bez srebrnej skrzyni będzie apokalipsa, śmierć słońca. Kłamiesz. Laro, czułaś to, gdy podniosłaś klucz? Wstrząsy są częste. Ale tsunami nadchodzi. A to tylko pierwsza z mnóstwa katastrof. To twoje dzieło! Zrobiłbyś to samo! Może. Tak. Lecz biorąc klucz, wprawiłaś w ruch apokalipsę. Rozumiesz, że dojdzie przez ciebie do tragedii? Zaczęło się oczyszczanie. A moim obowiązkiem jest to powstrzymać, nim nas zniszczy. Lara! Martwiłem się. Zawiodłam. Gorzej. To znaczy? Dominguez ma teraz sztylet. Straciłam go. Po tym wszystkim, co przeszedł mój ojciec, oddałam Trójce dokładnie to, czego chcieli. Użyję skrzyni i noża, by stworzyć świat od nowa. Jak stworzyć od nowa? Nie wiem. On myśli, że może pozbyć się grzechu i słabości. Ten człowiek, my... Musimy go powstrzymać. To wszystko moja wina. Coś wymyślimy, okej? Okay? Obiecuję. Nie. Musimy dotrzeć do ukrytego miasta przed Trójcą i znaleźć srebrną skrzynię. Okej. Okay. Najpierw przeniesiemy ich w bezpieczne miejsce i zajmiemy się skrzynią. Nie, nikt nie będzie bezpieczny, jeśli dotrze do skrzyni pierwszy. Ja muszę iść. Jestem jedyną osobą. Jedyną osobą, która co? Nie możesz wiedzieć, czy to twoja wina, Laro. Nie wszystko kręci się wokół ciebie. Ci ludzie nas potrzebują. Zróbmy coś dobrego teraz. Poza tym, czym mamy się kierować? Zagadką? Różowa ryba i srebrne korony to trochę za mało, żeby dostać się do ukrytego miasta. Chcę pomóc tym ludziom. A potem znajdę samolot.
Zdaje się, że szukamy góry wulkanicznej. Srebrna korona to pewnie kłęby obłoków. Nie mogę przestać myśleć o tamtych ludziach. Wszystko stracili. Zagadka mówi: idź za sercem węża do góry w srebrnej koronie, gdzie obradują bliźniaczki. Ciekawe, czym one są. Ta burza źle wygląda. To tylko deszcz. Skupmy się na tej górze w chmurach. Góra w chmurach. Gdy ją znajdziemy, skąd pewność, że to ta? Przeczucie? To jedyna poszlaka. Z malowidła wynika, że to nie koniec nieszczęść. Pomożemy im, jeśli zakończymy to i powstrzymamy trójcę. Dobra. Ale skąd to wiemy? Johna, to co poczułam, gdy wziąłam sztylet. Chodzi o wstrząsy i tsunami. To coś jeszcze. Zdawało mi się, że coś obudziłam. Wiem, że to niewiarygodne. Wiem, że trudno ci w to uwierzyć, ale musisz mi zaufać. Musimy sobie ufać. Hej, chyba coś tu znalazłem. Naprawdę? Tak jest. Źle wygląda ta burza. Nie lepiej wrócić rano? Jesteśmy już blisko. Trójca też by się nie bała turbulencji. Miguel, jest gdzie wylądować? Ja mogę was posadzić blisko ku Guakiaku. Ląduj. Trzymać się, może rzucać. Yeah.
Myślałam, że zginąłeś. Hej, wiesz co z Miguelem? Nie udało mu się. Co się stało z twoją ręką? To jakiś pasożyt. Próbowałem znaleźć piołun, ale tutaj nie rośnie. Daj zobaczyć. Hej, co ty robisz? Jak to tak zostawimy, będzie jeszcze gorzej. Usiądź. Na pewno wiesz, co robisz? Miałam bardzo podobną przygodę w Egipcie, kiedy byłam małym dzieckiem. Nie będę kłamać. Będzie bolało. Myślisz, że ta burza wcześniej była tą burzą z malowidła? Tego nie wiem. Chyba musimy przemyśleć sytuację. Ciągle tylko przemy do przodu. Wlecieliśmy w tę burzę. Nie pomyślałam, że będzie tak źle. Ale... Powinienem był nalegać, by zawrócić. Wiem, o co ci chodzi. Bierzesz na cel problem, a wtedy wszystko inne znika. Johna... Ej, jestem z tobą. To jest mój wybór. Zazwyczaj. Ale jeśli zginiemy, co z kataklizmami? Kto powstrzyma działania Trójcy? Czasem mam wrażenie, że muszę iść do przodu. Że jeśli tego nie zrobię, sprawię wszystkim zawód. Ale może mogliśmy poświęcić czas, jednak zawrócić. Może damy mu jakieś imię? Okay. Eli? Mój kuzyn. Próbował zaleźć mi za skórę. To bywaj, Eli. Dzięki. Trzeba iść. Jak znajdziemy Kugłakiaku, to odpoczniemy w nocy. Brzmi nieźle. Chyba trzeba tędy przejść. Idź przodem. Co to? Wydaje mi się, że to jakiś ołtarz albo... Pomożesz mi z tym? Jasne. A to co? To receptura. To wygląda na mieszankę ziół, które poprawiają skupienie. Przyda się, jak będzie więcej jaguarów. Oby tak nie było. Tutaj jest wyjście. Wszystko gra? Pomóż mi z tym. Źle z twoimi plecami. Dobra, rozbiję obóz. Daj mi chociaż rzucić okiem. Nie jest dobrze. Wiesz co, tyle ostatnimi czasy przeszliśmy, że zacząłem myśleć o bracie. Zawsze starałem się go chronić. Przed moim ojcem. Przed nim samym.
straciłem go. Zrobiłeś, co mogłeś. Gdybym był we właściwym miejscu i właściwym czasie, nadal by tutaj był. Gdybym miał oczy z tyłu głowy... Nie możesz wszystkich ochronić. Dziękuję. Co? Brakuje mi go. Wiem. Moi rodzice też za nimi tęsknię. Śniła mi się ostatnio moja mama. Tak? Mhm. To było takie realne. Kiedy byłam mała, tata nie mówił mi wszystkiego. Ukrywał to, co było związane z nią. Dlaczego tak robił? Kiedy zmarła, myślał, że byłoby to bolesne. Oczywiście to mnie nie powstrzymało, węszyłam. Ale nadal mam tak wiele pytań. Zostawił tyle tajemnic, ile rozwiązał. Dominguez mówił, że zamierza stworzyć świat od nowa za pomocą skrzyni i szczel. Gdybyś miał taką potęgę, co byś zrobił? Pewnie bym spanikował. Nie chciałbyś wrócić do czasów, kiedy żył brat i z nim być? Miałbym stracić resztę? Nie ma opcji. Lubię ten świat. Jest... On nie jest idealny. Ale wszystko, co kocham, teraz jest tu. Aby zdobyć twój skarb, łowca przygód Lara Croft musi przechytrzyć króla, a w zakazanej świątyni odkryć zagadkę Białej Królowej. Na drodze będzie czekać wiele wyzwań. Lara! Chodź odrabiać matmę! Łowca przygód nie może się ociągać. Już za minutkę, tato! Wreszcie! Lara dociera do zakazanego grobowca. Wow. Nocą wielki nietoperz porwał królową na 30 stopień północny i 90 wschodni. Przelała swe serce piórem. Światłem uwolnisz jej miłość. Ciekawe, czy Biała Królowa jest samotna. Z walącym sercem bohaterka przekracza próg prowadzący w nieznane. To muszą być rzeczy mamy. Ścieżka jest ciemna. I strzegą jej nietoperze, rzekł rycerz. Biała Królowa spojrzała na niego z osobliwym uśmiechem i rzekła... Nietoperze! Ja się nie boję nietoperzy! Ja nigdy niczego się nie bałam!
Powiedz mi o tym. Ty i ja jedziemy razem na tyranozaurze w Egipcie. A gdzie jest tata? W pracy. Porzucić obowiązków, gdy jestem o krok... Ty zawsze jesteś o krok! Twoja obsesja wyniszcza naszą rodzinę. Obsesję? Mam obsesję? Nie widzisz, jak dorasta twoja córka, bo zawsze siedzisz w jakimś grobowcu po drugiej stronie globu. Dlaczego nie wystarcza ci to, co masz? Na miłość boską, ile razy mam ci tłumaczyć, że... Tato! To odkrycie jest zbyt ważne. Nic mnie nie obchodzi moja reputacja. Co jeszcze mam zrobić, byś to wszystko... Tatusiu! Tato! Tato! No dalej! Proszę, tato... Wstawaj! Tato! Nie zostawiaj mnie! Dzień dobry. Tu jest jakaś droga. Rzućmy na nią okiem. Co się dzieje? Cholera, trójca, na ziemi. O cholera. Ciężarówka utknęła. Widzę. Co zamierzam zrobić? Dobra, za mną. Skąd mam tu kurwa wiedzieć? Co ty robisz? Wracaj, schowaj się. To ty tu jesteś specem od logistyki, nie? Ja wjechałem na przygniły most. Ej, czekaj! Cześć. Wiesz, czy możemy gdzieś tu spędzić noc? Co robicie tak głęboko w dżungli? Zgubiliście przewodnik, czy co? Nie. Wcześniej byli tu jacyś kolesie. Poszukiwali ruin. To ktoś od was? To trójca. Z pewnością nie. I tak muszę zrobić przerwę. Chodźcie. Przepraszam, że zadaję tak dużo pytań, ale jedyna noclegownia w tej mieścinie należy do mnie. Ostrożność nie zaszkodzi. Tak w ogóle jestem Johna. Abby. Lara. Chodźcie, usiądźcie. Carlos, trzy. No więc... Właściwie dlaczego tu jesteście? Chcemy rozwiązać zagadkę, ale rozbiliśmy się. Rozbiliście się? Tak. I tak po prostu wyszliście z wraku? Lecieliśmy. Na szczęście nisko. Poszukujemy tu jakichś majańskich ruin. Majańskich? Wiecie, że jesteście w Peru. Tak. Długa historia. Dzięki. Cóż, ty raczej nie wyglądasz jak typowy archeolog. Ona jest archeologiem, ja kucharzem. Czyżby? Tak. Próbowaliście już naszego ceviche? Taki lokalny przysmak. Nie, chyba że jest w dżungli. Przegapiliście słynne rybne drzewka? Gdzie to zrobiłeś? W Meksyku. Mhm. A co? Widziałam kiedyś ten symbol. Gdzie?
Niedaleko są ruiny i niewielka skała, na której wyryto coś takiego. A czy mogłabym się tam rozejrzeć? Tak. Jasne, ale zapewniam, że nie są majańskie. Jesteśmy dumnymi potomkami Inków. O, Johna, nie chcesz sobie chwilę odpocząć? Na pewno? Tak, obiecałam ci wolne. Więc nie mogę odmówić. To cześć. No cześć. Ej, nie wyglądała na tak dużą z zewnątrz. No ale co poradzisz? Johnny, spójrz. Iszczel i Czakczel. Bliźniaczki spotykają się. Co to jest? Naro! Co? Mieliśmy nic nie niszczyć. Nic nie niszczę. Tylko odtwarzam oryginał. Ktoś próbował to ukryć. Bliźniaczki się spotykają przed wstąpieniem na drogę żywych. Ktoś przy tym grzebał. Jak przy tym czymś z Meksyku. To prowadzi do świątyni życia. Leć, ja zostaję. Może znajdę coś jeszcze. Brzmi nieźle. Znalazłam świątynię. Świetnie. Cholera. Trójca już tam jest. Przebijają się do środka. Ruszam za nimi. Johna? Cześć, Laro. Tu Abby. O, cześć, Abby. Znalazłam malowidło. Zdaje się przedstawiać jakąś podróż. Wchodząc przez pysk jaguara, podążasz za wężem w stronę Srebrnego Oka. Na tej drodze widać jakiegoś pająka i orła, który leci w kierunku świątyni. Dobra, większość tych rzeczy nic mi nie mówi, ale pysk jaguara jest tutaj. Czyżby? Hej. Byliście na dole? Czekaliśmy na ciebie. Jak myślisz, co znajdziemy? Malowidło przedstawiało serię prób. Możliwe, że znam inną drogę. Okej, spróbujmy spotkać się po drugiej stronie. Halo? Halo? Mogę ci pomóc. Odejdź! Nie możesz tu być! Słuchaj, wiem, że to boli, ale... Małpuczul! Trójca. Dziękuję. Błędzie! Błędzie!
Kim jesteś? Czego tu szukasz? Jestem archeologiem. Lara Croft. Wrócą tu. Trzeba się schronić. Weź ją. Jesteś mym jedynym synem i spadkobiercą. Nie wolno ci się narażać na niebezpieczeństwo. Gdybyś tam nie był, nie znalazłaby nas. Dobrze, że jesteś cały. Jeśli nie jesteś z sekty, skąd się tu wzięłaś? Prowadziła mnie mapa ze świątyni. Spodziewałam się raczej, że odnajdę ruiny, a nie was. Tego też nie. Ta sekta, czemu zaatakowała twojego syna? Poznaję ich godło, znam ich jako trójcę i próbuję ich powstrzymać. Powstrzymać przed czym? Szukają pewnego artefaktu, jakiegoś rodzaju skrzyni, związanej z boginią Księżyca. Po co ci ona? By ukraść? Sprzedać? Nie. Nie pozwolę, by trójca, ta sekta, zdobyła ją pierwsza. Są zbyt niebezpieczni. Czemu? Co ci zrobili? Zabili mi ojca. Mogę ci coś pokazać? Czy wiesz, co to jest? To Paititi. Właśnie tu jesteś. Paititi. Ukryte miasto. Tylko co to za oko? Miejsce pełne śmierci i wielu ofiar. I tam chcesz szukać artefaktu? Tak. Nikt jeszcze stamtąd nie wrócił. Chciałabym spróbować. Zaryzykujesz, żeby powstrzymać sektę? Tak. Wprowadź go. Żona. Wszystko gra? Znasz tego mężczyznę? To mój przyjaciel. Abby? Jest cała. Kto jeszcze was szuka? Nikt więcej. Wierzę, że mamy ten sam cel. Zaprowadzimy cię do węża z okiem. Twój przyjaciel zostaje. Jeśli kłamiesz, nie zajdziesz daleko. A on przestanie być naszym gościem. To nie będzie potrzebne. To w porządku. Zostanę. Etli? Przynieś jej ubrania. Uciu, przypilnuj go. Wrócę jak najszybciej. Dobrze. Ładna miejscówka. Cisza. To niewiarygodne. Hakan! Co to ma być? Kultyści czekają, aż objawi się ich bóstwo. Wraz z katastrofami Kukulkan musi być złożony w ofierze słońcu. Inaczej świat umrze. Bóg złożony w ofierze? Ofiara to mój obowiązek.
Przywódca sekty chce zająć moje miejsce i stać się Bogiem. Wierzę, że jesteśmy w stanie odmienić cały świat i żyć w jego raju. Odbudować świat. Co? Gdzieś już to kiedyś słyszałam. Tam jest! Znam go. To jest doktor Dominguez. Zobaczcie! Oto instrument naszego zjednoczenia i zbawienia! Wkrótce ziszczą się nasze sny o bezpieczeństwie, a także o pokoju! Nazywają go Kukulkanem. Naprawdę zwie się Amaru. Urodził się tutaj, a wychował w kłamstwach ludzi z zewnątrz. Lud w niego wierzy. Ale ty nie. Mój zmarły mąż, Saidi, był jego bratem. Poróżnili się co do przyszłości Paititi. Gdy Saidi odszedł, Amaru poświęcił się sekcie. Widzieliście nawałnicę. Obawiacie się, że będzie jeszcze gorzej. Więc zapewniam was, że Paititi będzie trwało w najlepsze i kwitło po wsze czasy! Dobrze go znam. Jeżeli mu się powiedzie, nikt z przeciwników na pewno nie ujrzy tego raju. Zbuntowanych czeka niepamięć. Nie, jeśli pierwsi znajdziemy skrzynię. Tak. Obyśmy znaleźli ją pierwsi. Może Amaru zostało jeszcze nieco rozsądku i miłości. Śmierć wszystkim obcym! Kara i tak was nie minie! Hakan! Wystarczy! Musimy uderzyć, póki wąż jest w zasięgu. Sprawiedliwości stanie się zadość. Nie narażaj naszej rebelii pod wpływem emocji. Etzli! Idź na zwiad. Spotkamy się pod górą. Ostatnie ostrzeżenie. Idź. Idź za Etzlim. W tym stroju nie ukryjesz się na długo. Wrócę tu ze skrzynią. Obiecuję. Ostrzegaliśmy, byś nam nie wadziła. Wyszłam jedynie na przechadzkę z moim synem. Amaru już traci cierpliwość. To się nie powtórzy. Stara się pogodzić strażników z Hakanem. Co jest poza Paititi? Cóż, dużo różnych rzeczy. To jest bardzo duży świat. Większy od Paititi? Jest większy od setki Paititi. Co? Zabierzesz mnie tam? Zdaje się, że twoja matka może mieć obiekcje. To, czego szukasz, jest tam. Skąd mam wiedzieć, że to ta komnata? Po zapachu śmierci. Jeśli przeżyjesz, będziesz mogła wrócić, korzystając ze starego systemu irygacyjnego. Spotkamy się na miejscu. Uważaj, sekta często wysyła tam patrole. Thank you.
Betty. A oto nasz mały książę. Ashley! Tam jest bracio! On uratu. Ashley został porwany. Wiem. Trzymają go w koszarach. Obmyślamy plan uwolnienia. Próbowałam go wydostać, wybacz. To wojownik. A to co? To jest klucz. Wygląda jak... jakby pochodził ze świątyni w górach. Przecież to zaraz obok jego więzienia. Czy skrzynia Ischel łączy się z koszarami? Czy to właśnie dlatego sekta zajęła świątynię? Jest silnie strzeżona. Jeśli mamy wejść, to tylko po cichu, bez hałasu. Jest droga powrotna? Tak, była jedna. Przy kopalni soli, ale się zapadła. Jest niebezpieczna. Powinnam sobie z tym poradzić. Być może wyszłaś żywa z dołu ofiarnego. Ostatni raz byłam tam jako dziecko, ale z tego, co pamiętam, koszary mieszczą się w wewnętrznej twierdzy. Jeżeli dostanę się od tyłu, utoruję przejście i cię wpuszczę. Uwolnimy Ashley'ego i znajdziemy skrzynię. Zadbam o syna. Zajmij się skrzynią. Kunduny, Szokol! Galantbil! Mamo! Uczu! Zabierz go stąd! Weszli do środka.
Te postacie wyglądają jak tamte stworzenia, lecz są dostojne. Yashil, bogini opieki. Srebrną skrzynię Iszczel wykuto w raju i sprowadzono na ziemię. Czy te istoty stworzyły skrzynię? Nie będą dopuszczeni do ścieżki ni fałszywi bogowie, ni gorliwcy. Są, by ją uchronić. Dlatego tak zaciekle ze mną walczyli? Trzymają tu skrzynię do czasu odrodzenia słońca. Tutaj. Ona musi być tutaj. Zaćmienie i czapla. Takie same jak na tatuażach Unuratu. A skrzynia gdzie? Wsparcie. Masz wszystko? To była pułapka. Skrzynia zniknęła i schwytano Unuratu. Słyszeliśmy. Pracujemy nad planem. Trzymają ją w więzieniu przy starej świątyni. Hakan atakował i też go pojmano. Zaatakujemy most prowadzący do więzienia. Agresywnie. A co jeśli tam wejdę, uwolnię ją i dam sygnał do ataku? Może się udać. Etsli sprawdza świątynię w górnej dzielnicy. Może znajdzie drogę. Porozmawiam z nim. Jak ją wyciągniesz, przyjdzie wsparcie. Brzmi nieźle. Dla siły i bezpieczeństwa. Dziękuję. Lara! Wydostanę ją. Wiem. Amaru, pamiętaj, kim jesteś. Jestem przecież jednym z was. Tak. To dlatego mnie aresztowałeś? Gdyby mój brat nadal żył, niech spoczywa. Tak, powiedziałby, że ta gadka to jest strata czasu. Wracaj do domu. Jestem w domu. To właśnie jest mój dom! Unuratu, pogrąż się w marzeniach. Jak rozkwitnęłoby Paititi, gdy słońce wzejdzie nad światem, któremu nic nie grozi? A ty nie jesteś zagrożeniem? Utworzyć świat na nowo? Wszyscy tworzą przeznaczenie. Razem, tacy jacy jesteśmy. Wszystko, co kiedykolwiek zrobiłem, zrobiłem dla Paititi. Wszystko! Kiedy było podzielone, zjednoczyłem je. Jestem tu jedyną osobą, która dostrzega prawdziwe zagrożenie. Pojawiasz się i znikasz. Jakby życie tutaj było tylko opcją. Tak. Żyłem w świecie zewnętrznym i widziałem, co nas tam czeka. Każdy dzień nas do tego zbliża. Paititi nie da rady przetrwać jego inwazji. Wszystko, czym jesteśmy, będzie nam odebrane i zniszczone. Więc powinniśmy walczyć z tym razem. Zgodnie z życzeniem naszego ludu. Odtwarzając słońce? To tylko zapewni Paititi bezpieczeństwo na krótko. Ale nigdy nie uchroni go przed odkryciem. Inwazją. Naszym losem będzie wówczas zagłada. Nie! Nie, my musimy być odważni. I stanowczy. Przyłącz się. W
tym świecie potrzebuje twojej mądrości i uporu. Nad światem rządzonym przez sektę Kukulkana? Czy raczej Trójce? Jeśli chcesz władzy, otrzymasz ją. Więc mi pomóż, zadbaj o bezpieczeństwo Paititi. Potem będziesz mogła rządzić nim według swojego uznania. Ja ci oddam tron. Zrobię to. Nie. Odszukam tę skrzynię i odtworzę słońce. Niech jego światło cię osądzi. Dlaczego masz o mnie takie złe zdanie? Weźcie ją. Znowu do celi. Możesz mnie znów zamknąć, ale nigdy nie zdradzę naszego ludu. Nie. Po prostu ich zawiedziesz. Skrzynia zniknęła! Misjonarz Andres Lopez ukradł ją 400 lat temu. Co? Po prostu zmarnowałaś życie, szukając w złym miejscu. Zostaw mnie. Titi nie ma skrzyni. Wiem. Muszę dołączyć do Amaru. To, o co walczyłam po śmierci Saidiego, przepadnie. Ja do tego nie dopuszczę. Chodź, idziemy. Skończył się czas. Ktoś musi znaleźć skrzynię. Jeśli się nie naładuje słońca i nie stworzy świata od nowa, a to koniec. Mam inną poszlakę. Być może twoje tatuaże, czapla i zaćmienie. Te znaki były wyrzeźbione na ołtarzu, z którego wzięto skrzynię. Co? Co one oznaczają? To jest moje przeznaczenie. Szkarłatny ogień, Chakchel. Ten oznacza moją przeszłość. Symbolizuje Chimchichikę, ostatniego władcę Paititi. Ma grobowiec w górnej dzielnicy. Zabierzesz mnie tam? Są w całym grobowcu. Jeśli coś tam jest, to na pewno już dawno by to znaleźli. Amaru na to nie wpadł. Nie wie nawet, czego ma szukać. Będzie tam pełno strażników. I jakoś sobie poradzimy. To niebezpieczne. Z pewnością. Więc nie traćmy czasu. Weź ten klucz. Chodź. Chcę ci coś pokazać.
Nadchodzi zaćmienie. Kiedy już się zacznie, skrzynia musi zostać otwarta. Skrzynia wystawi mnie na pokusę. Będzie mnie przyciągała, roztoczy fantastyczną wizję. Łatwe sposoby na rozwiązywanie problemów. Ale pokaże mi tylko moje najsilniejsze, najgłębsze pragnienia. Całe życie przygotowywałam się, by się temu oprzeć. Amaru nie widział jeszcze skrzyni, ale jej moc już zatruła mu umysł. Paititi i jego mieszkańcy mogą przeżyć tylko dzięki sile naszej woli. Razem. Więc jeśli Amaru stworzy Paititi na nowo, po swojemu, to tak jakby je zniszczył. Tak. Zagraża nam wiele rzeczy z zewnątrz. Ale ryzyko jest częścią życia. Musimy stawić mu czoło i pozostać wierni sobie. Skąd wiesz, że oprzesz się tej mocy, kiedy już ją zdobędziesz? Nie wiem. Ale jeśli mi się to nie uda, szkarłatny ogień poprowadzi mnie i dopilnuje, że dotrzymam słowa. Musimy iść. Grobowiec ostatniego władcy. Sekta musiała zapuścić tu korzenie. Dobra, to zaćmienie i czapla. Co przegapiłam? Zaraz, Lopez to zostawił? Serce węża jest w pucharze. Serce węża jest w pucharze. Tutaj! Tu dowódca Rourke. Chłopaki, mamy poszlakę. Wysłać grupę po Croft. Onoratu! Przekaż go Etliemu. Jest prawowitym następcą. Musi prowadzić Paititi. On jest młody, ale silny. Jego dusza jest równie szlachetna, co krew. Nie odchodź, mów ciągle do mnie. Ta skrzynia będzie cię kusiła. Nie ulegnij. Sami tworzymy przeznaczenie. Johna, gdzie jesteś? Jestem na nabrzeżu. Widzę cię. Hej, jestem prawie gotowy. Już tam idę.
mieście Unuratu. Zaatakowano nas. Zginęła walcząc z trójcą. O nie. Tak. Gdzie moja matka? Twoja matka, ona... walczyła dzielnie. Ale to amulet władcy. Teraz należy do ciebie. Ona była wojowniczką. Zaćmienie już blisko. Jak nie odtworzymy słońca... Zdobędę skrzynię. Nie pozwolę, by sekta dotarła do niej pierwsza. Zacznijcie przygotowywać komorę grobu. Królowa Unuratu będzie żyła z nami. Uczu, pomóż im z łodzią. Gotować się do walki. Rebelia musi wygrać. Wrócimy tu, wraz ze skrzynią. Dbaj o siebie. Będziemy gotowi. No to co dalej? Wrócimy do Kugłakiaku. Przegrupujemy się i zobaczymy. Wszystko, by znaleźć znów zagadkę. Co tam było? Serce węża jest w pucharze w pobliżu kamiennych twarzy. Cóż, lepsze to niż nic. Być może tak. Trzeba znaleźć skrzynię i skończyć to. Co to jest? Mam ją tutaj. Nie ruszaj się. Spróbuj tylko. Zobacz tam! Wysunięty
posterunek. Croft kieruje się na was. Znajdźcie ją. Croft prześlizgnęła się ludziom z plaży pod nosem. To się nie może powtórzyć. Powinniśmy przeczesać teren. Coś ciekawego w nowym transporcie? Załóżcie termowizory. Idę na szpicy. Kardynał 2, cel namierzony. Polany 4 na pozycji, otwieram okien. Pierwsza z mnóstwa katastrof. To twoje dzieło. Jestem jedyną osobą. Jedyną osobą, która co? Jest. Robię wszystko nie tak. Nieprawda. Hej, nieprawda. Damy sobie radę. Chodźmy. Dokąd teraz? Chodźmy stąd. Nie wiem, dokąd, Johna! A wskazówka? Serce węża, coś tam... Serce węża jest w pucharze, w pobliżu kamiennych twarzy. Jakiego rodzaju puchar masz na myśli? To jest jakiś kielich? Kielich nie jest w stylu Majów.
To nie jest majańskie. Wskazówkę pozostawił 17-wieczny misjonarz. Andres Lopez był jezuitą. Wąż w kielichu jest symbolem świętego Jana. Poszukujemy chrześcijańskiego, świętego miejsca. Jak kościół świętego Jana? To dość popularna nazwa. Wiele jest takich. Ale nie w takiej odległości od Paititi. Dalej, chodźmy w tę stronę. Możemy wyjść i pogadać z ludźmi. Okej. Co ja bym bez ciebie zrobiła? Proszę, jest. Kościół San Juan. Rozdzielmy się. Ja poszukam śladów Lopeza. Popytam trochę. Może się czegoś dowiem. Czekaj. Czy jesteś tą Larą Croft? Ja... Wyglądasz zupełnie jak na zdjęciu. Dlaczego interesujesz się tym miejscem? Próbuję rozwiązać zagadkę. Serce węża jest w pucharze w pobliżu kamiennych twarzy. Kamienne twarze? Też tu dla nich jestem. Nie chcę wchodzić wam w paradę. Tak naprawdę szukam węża w pucharze. Mogę ci powiedzieć tyle, że twarze są tu przynajmniej od 400 lat. Według dokumentów znalezionych w bibliotece trzymają straż. Legenda głosi, że strzegą tajnej krypty. Krypta? Nigdy nie udało nam się jej znaleźć. Jak sobie wyobrażasz, łowcy skarbów od tego wariują. Ale jeśli niesławna Lara Croft jest tak sprytna, jak wszyscy mówią, cóż, jeśli ją znajdziesz, zrobisz mi tylko przysługę. Powinnam zacząć od biblioteki? Tak, jest przy cmentarzu. To jeden z najstarszych budynków tutaj. Pamiętaj, żeby wspomnieć i o mnie. Dziękuję. Tak zrobię. Pod tym jest jakieś malowidło. Veracruz. Prawdziwy krzyż. Czy to to, co myślę? Srebrna skrzynia. Nie ma wątpliwości. Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. To są stacje drogi krzyżowej. Ale sporo ich brakuje. Przed rokiem 1600 było 7. Może pochodzić z czasów Lopeza. Zostawił wskazówkę. Tak. To całkiem w jego stylu. Aha. Sprawdźmy, czy gdzieś tu znajdziemy jakiś krzyż. Znalazłaś coś? Tak. Jezus bierze krzyż na ramiona. Pomożesz podnieść? Wygląda jak droga na dół. Sprawdźmy, dokąd prowadzi. Ach.
ja mam... Dzięki. Jezus upada po raz pierwszy. Co się tu wydarzyło? Lopez kazał swojemu uczniowi to zamurować, a potem... Trz. Żadnych świadków. Jedynie z moich dłoni przeznaczenie przejąć może wyłącznie ktoś czysty i sprawiedliwy. To chyba o tobie. Wyprowadził nas w pole i sabotował wszystkie poszlaki. By trójca nie znalazła skrzyni. Ani mieszkańców Paititi. To pochłonęło go całkowicie. Gdzie ona jest? Nie wiem. Po prostu oddaj mi skrzynię. Pierdol się! Koniec rozmowy. Stój! Pozwól mu odejść. Wypuść go. Wtedy oddam ci skrzynię. Lara, co ty robisz? Straciłam już dość ludzi. Wiem o tym. Twój ojciec był geniuszem. Straciłam go, zanim mogłam to zrozumieć. Przyjaźniliśmy się. Lecz... miał jakąś obsesję. Nie znałeś go. Nie widział tego, jak niszczycielskie mogły być efekty jego pracy. Trzeba było to przerwać! Ty kazałeś go zabić. Miał zamiar ujawnić wszystkim informacje o Paititi. Wszystko, co kocham, no o co walczyłem! Zniszczyłby cały mój świat. A co z moim światem? Przestań, Laro. Nie sądzisz, że to to samo? To samo? Dla 9-letniej dziewczynki byłam dzieckiem! Zbyt dużo leżało wtedy na szali.
Chodziło o całą cywilizację, setki lat niepodległości, tysiące istnień. Nie miałem wyboru. Zawsze jest jakiś wybór. Nie jest za późno. Pokłoń się, Unuratu, i uratuj słońce. Nie. Zagrożenie trzeba usunąć. Ty żałosny, egoistyczny, tchórzliwy morderco. A ty, Laro, ile istnień zabiłaś? I niby w imię czego? Lara, uciekaj! Zatrzymać go! Drogi! Przyjąłem go, co? Co u diabła? Kardynał 6. Mamy kontakt wzrokowy z Croft, jest w korzelni. Oddział Diago, wchodzimy. Jak oni wylądowali, dowódco? Dorwijmy ją! Jesteś cały? W porządku, jest dobrze. Johna! O Boże! Gotowy? Dobra. Dobrze. Coś ty do diabła myślał. Gdybym był tobą, to by się udało. Nie zajdą daleko. Zajmiemy się tym. Daleko jeszcze? Do Paititi? Już prawie. Przepraszam cię za skrzynię. To nie jest twoja wina. To... Dominguez. To... Trójca. Odkąd pamiętam, to oni byli zawsze za wszystko odpowiedzialni. Mogłam mieć swoją rodzinę. Wszystko mogło być inaczej. Odzyskamy skrzynię i powstrzymamy Domingueza. Wasza wysokość. Lara! A gdzie jest skrzynia? Mają teraz Amaru. Ale śmierć słońca jest blisko! Odzyskamy ją, zanim skończy rytuał. To nie takie proste. Trzeba zmienić plan. Proszę, nie śpiesz się z przygotowaniami. Zbierz dane i wojowników. Dziękuję. Zostanę tu i pomogę, Uczu. W razie czego daj znać. Okej. Stoimy z tym planem, Etli?
Jest kilka opcji. Uczuł? Armia Kukulkana pójdzie Sakbę do mostu z kamienia, by dojść do piramidy. Jeśli zaatakujemy bezpośrednio, mamy szansę ich zatrzymać, ale łatwo mogą nas przytłoczyć liczbą. Jeśli pójdziemy tędy, będzie bezpieczniej. Musimy się idealnie zgrać, inaczej nam uciekną. Może tak i tak. Atakujmy frontalnie, a ja z flanki mogę pomagać jako snajper. Wpadną w pułapkę. To wiąże się z ryzykiem, ale to chyba najlepszy pomysł. Dobrze. Więc jakie masz rozkazy? Zbierz wojsko. Ruszajmy. Tu się rozdzielimy. Ty pójdziesz tamtędy. Laro, chciałem ci to dać. Na szczęście. Esli, nie mogę. Po dzisiejszym dniu zaćmienie przestanie być naszym symbolem. My zatrzymamy słońce, a ty usuniesz cień. Dziękuję. Uważaj na siebie, Johna. Ty też, ptaszyno. Gdy karmazynowy ogień wyda dym, odnajdź lustrzany. To przeznaczenie Unuratu. Karmazynowy ogień to ty. Myślę, że powinnyśmy działać razem, by wspólnie pokonać Kukulkana.
będą za dar odnowy. Jesteśmy w pełni gotowi przyjąć twoją potęgę. Jesteś z nimi? Tylko ja mogę dokończyć rytuał. Oni źle wybrali. Wszystko jest nie tak. Nie! To jest ich własność. Oddaj nam te skrzynie. Nie. Nie. Nigdy. Muszę chronić Paititi. Wszyscy tworzymy przeznaczenie. Nie tylko ty. Każdy z nas. Razem. Słońce zajdzie. Niech ciemność wszystko pochłonie. Niech cień przeminie, a ze światła niech powstanie nowy, stworzony przez nas świat. Musi przechytrzyć króla. Przechytrzyć króla? Czy król ma coś do powiedzenia? Kochani, czy możecie się chwilę nie ruszać? Proszę. Jeden! Mogę zobaczyć? Pewnie. To ty, i ja, i tata. Gdzie to jest? Hawaje. Z kluczem i srebrną skrzynią możemy przebudować świat. Będzie bez słabości i okrucieństwa. Jak myślisz, co można by zrobić z taką mocą? Moja odważna córka, która wcale się nie spodziewa, atakuje Gwara! A więc dokąd się udamy na prawdziwą przygodę? Słyszałem, że Antarktyka jest piękna o tej porze roku. Tato! Nie chcesz, to może słone pustynie w stanie Utah? Richard! Wiem, dokąd pojedziemy! Naprawdę? Hawaje! Tak, fajnie byłoby tam pojechać. W takim wypadku będziesz musiała przed naszą wyprawą pomóc mi przy moich badaniach, Laro. Nie! To ty jesteś moim asystentem!
O tak, masz rację. Przepraszam panią, trochę przesadziłem. Chcę, byś zabrał mnie ze sobą do muzeum. Cóż, chyba da się to zorganizować. Kupimy ci szkicownik, żebyś mogła rysować swoje przygody. Wraz z katastrofami Kukulkan musi być złożony w ofierze Słońcu. Inaczej świat umrze. Bóg złożony w ofierze? Ofiara to mój obowiązek. Jeśli mi się to nie uda, szkarłatny ogień poprowadzi mnie i dopilnuje, że dotrzymam słowa. Lubię ten świat. On nie jest idealny. Ale wszystko, co kocham, teraz jest tu. Po dzisiejszym dniu zaćmienie przestanie być naszym symbolem. My zatrzymamy słońce, a ty usuniesz cień. Ochroń cię, Waititi. Unuratu, matka, wojowniczka, rebeliantka, królowa. Będzie czczona przez całe pokolenia. Już tęsknię. Teraz usłuchamy jej ducha, aby zjednoczyć Paititi. Dziękuję. Jutro chcę wracać do Kuakiaku. Czyżby? Tęsknisz za dżunglą? Poszukasz słynnego rybiego drzewa? Zamierzamy pojechać z Abi na wybrzeże. Cieszę się. A co z tobą? Myślę, że jeszcze trochę tutaj zostanę. By odzyskać kilka artefaktów. Johna. Jaki masz plan? Nie wiem. Edsley z pewnością coś wymyśli. Powie, czego im potrzeba do odbudowy Paititi. Rany. Mam dość szukania. Muszę pobyć z żywymi. Dobra. Nie musisz się przypadkiem już pakować? Nie, musisz mnie znosić do jutra. Zostań tu tak długo, jak chcesz, Laro. Jedź bezpiecznie, Johna. Gdy odtworzymy Paititi, być może dołączę do was i poznam świat poza Paititi. Po prostu daj tylko znać. Ty też, Uczu? Daj mu spokój. O, Johna! Lara mówi, że masz dziewczynę.
Będziemy na ślubie. Zaraz. Edli, pokażesz mi plany nowej świątyni? Tak, będzie naprawdę piękna. Sądziłam, że przejęcie kontroli nad własnym życiem wymaga niezwykłych czynów. Myślałam, że muszę wszystko naprawiać. Tajemnice świata należy raczej cenić niż rozwiązywać. Jestem tylko jedną z wielu osób, które je chronią. Nie wiem, co przyniesie przyszłość Johna. Nie mogę się jednak doczekać przygód, które mnie jeszcze czekają. Spróbuję nie traktować siebie zbyt poważnie. Herbaty, panno Croft? Chętnie. Na razie cieszę się, że wróciłam do domu.